Radio Plus. Sedno sprawy. Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Dzień dobry, panie rzeczniku, witam serdecznie. Witam, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przyznał się do błędu, bo te umowy z organizacjami pozarządowymi, których nieruchomości zostały sfinansowane przez Ministerstwo Edukacji, no, zostały aneksowane. Nie 5, a 15 lat będzie trzeba, żeby można było te nieruchomości sprzedać albo przeznaczyć na cele komercyjne. Czy, szanowni państwo, z tym, co mamy do czynienia ostatnio w Sejmie i to, co widzimy, to, co robią opozycyjne media i próbują kreować aferę z normalnego programu rządowego. Takich programów, szanowni państwo, jest bardzo, bardzo dużo. Takich, że nieruchomości na własność przychodzą, nie, organizacji? Takich programów, w których finansuje się różne działania statutowe najróżniejszych organizacji. Jasne, ale to chyba chodzi, panie ministrze, o te nieruchomości. No nie, no ja rozumiem, że oczywiście opozycję najbardziej boli to, że w tym programie rządowym środki zostały skierowane do organizacji patriotycznych, do organizacji konserwatywnych, do organizacji pomocowych, które wspierają bardzo często osoby niepełnosprawne, bo przecież takie mają zakres działalności statutowej. I dotychczas przez wiele lat na żadne wsparcie ze strony rządu te organizacje nie mogły liczyć. Przez lata, szanowni państwo, miliony złotych było transferowane do organizacji lewackich, marksistowskich, organizacji, które... Boże, marksistowskich? Przykłady jakieś? Panie redaktorze, no, biorąc pod uwagę to, co robi na przykład Rafał Trzaskowski w Warszawie, wspiera organizacje genderowe, lewicowe, które... Ale to lewicowe nie można wspierać organizacji w Polsce? Ale jeżeli część społeczeństwa ma lewicowe poglądy, a poza tym lewicowość, to nie jest... No widzi pan, no to nie Rafał Trzaskowski wspiera... Panie redaktorze, to nie Rafał Trzaskowski wspiera organizacje lewicowe, natomiast robi to w taki sposób, że tylko lewicowe organizacje w Warszawie dostają wsparcie lub też główne strumienie pieniędzy są właśnie tam kierowane. Poza tym mnóstwo środków finansowych na przestrzeni lat było kierowanych do zaprzyjaźnionych z politykami Platformy Obywatelskiej instytucji, Fundacja Pana Geremka, w której zasiadają politycy Platformy Obywatelskiej, teatry, celebrytów, aktorów, pani Jandy chociażby, które są finansowane z publicznych pieniędzy. To są przecież prywatne inicjatywy, a przez lata były finansowane z budżetu państwa, z ministerstw, ze spółek Skarbu Państwa. Panie rzeczniku, daleko odeszliśmy od tej kwestii z 5 do 15 lat. Ja wiem, że dla was dziennikarze, panie redaktorze, to jest nieważne. No, ale chcę o konkrecie rozmawiać teraz. Rozmawiam o konkretach, właśnie podaję konkretne... Pytam, czy to jest przyznanie się do błędu, czy w tych umowach coś było jednak nie tak, jeżeli okazuje się, że jednak nie po 5 latach. Ja podaję, panie redaktorze, przykłady konkretnych organizacji, konkretnych inicjatyw prywatnych biznesów, które były finansowane, do których były pompowane publiczne pieniądze przez lata i nikt kompletnie nie protestował, nikomu to nie wadziło i w żaden sposób media... Jeżeli chodzi o wydatki na prywatne teatry w Warszawie, to ja dużo krytyki pamiętam. Ja nie kojarzę takich emocji i tylu reportaży w jednej z prywatnych stacji telewizyjnych na temat finansowania prywatnych biznesów teatralnych niektórych aktorów, którzy dzisiaj sprzyjają Platformie Obywatelskiej, chodzą na te wszystkie marsze i wygłaszają tezy polityczne. Ja nie kojarzę krytyki mediów sprzyjających dzisiaj Platformie Obywatelskiej, które by się odnosiły chociażby do sytuacji przekazania zamku w Wojnowicach. Nie pamiętam również... No akurat również, ta historia, panie rzeczniku, to trochę inaczej wygląda, bo tam, jeżeli chodzi o... To też jest nieważne. Ten podmiot... Nie, że to jest nieważne, tylko tam chyba, jeżeli chodzi o powstanie tego podmiotu, tej organizacji, to publiczne też organy brały w tym udział i jakby są organami założycielskimi przecież. Publiczne organy, których piastunami byli politycy Platformy Obywatelskiej i tam zasiadają politycy. Jest w każdym organie sprawuje akurat władzę, ale władza się może zmienić, prawda? Więc jeżeli to jest kwestia tego czy innego organu, no to chyba to zostaje. Pan Sutryk, pani Dulkiewicz, dzisiaj w zamku w Wojnowicach jest prowadzony hotel, biznes. Pytanie, czy to jest działalność statutowa Kolegium Europy Wschodniej pana Jeziorańskiego. Wtedy nie było żadnego larum, nie rozmawialiśmy na ten temat. To było gdzieś tam po prostu po cichu zamiecione pod dywan. Nie mówi się również o tym, jak w sercu Warszawy przez lata reprywatyzowano kamienicy. Za 50 Boże, to mało naprawdę mówiliśmy o reprywatyzacji. Pan to bagatelizuje. Ale nie, ale dyskusja o reprywatyzacji, zwanej dziką reprywatyzacji w Warszawie, naprawdę jej nie było. I to były wille, którymi dysponowała pani Hanna Gronkiewicz-Walc. Wille, z których wysiedlała ludzi, pozbawiała ich dachu nad głową i przekazywała ludziom.
powiązanych z warszawskim ratuszem. I to był rzeczywiście skandal i to była działalność przestępcza i dzięki temu, że my dopiero po latach dopiero my wywołaliśmy ten temat po 2015 roku i zaczęliśmy przywracać społeczną sprawiedliwość w Warszawie, ten temat ujrzał światło dzienne, bo media wcześniej tym się praktycznie w ogóle nie interesowały. Akurat sprawiedliwość w Gazecie Wyborczej, panie rzeczniku, w tej sprawie, bo pamiętam teksty przecież bardzo głośnej Gazety Wyborczej, jeżeli chodzi o... Ja takich tekstów nie pamiętam, być może jakieś tam pojedyncze... No to, panie rzeczniku, to nieuważnie pan czytał tę gazetę, bo naprawdę były... Tej gazety akurat nie czytam, natomiast ja widzę dzisiaj, co się dzieje wokół dobrego programu rządowego zrealizowanego przez Ministerstwo Edukacji na rzecz organizacji patriotycznych, organizacji, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych i jak dużo dezinformacji, kłamstwa, manipulacji jest obronicie ministra edukacji, przewodniczącego Czarnka, jeżeli będzie głosowany wniosek o wotum nieufności na niego? Panie redaktorze, oczywiście, że obronimy. I dzisiaj ten wniosek o wotum nieufności to jest tak naprawdę próba przykrycia przez opozycję tego, co dzieje się w ich własnych szeregach, tych wielu nieporozumień, tego, że nie udało się na przestrzeni ostatniego roku sformułować im jednego wspólnego porozumienia, jeżeli chodzi o wspólny start w wyborach parlamentarnych i tej przykrycia tego, że dochodzi tam do wiecznej awantury, napięć i dzisiaj sam Donald Tusk nie może być pewny swojej pozycji w Platformie Obywatelskiej. No, wiemy doskonale, może. Że, no, panie redaktorze, wiemy doskonale, że bardzo mocną frakcją w Platformie Obywatelskiej jest frakcja Rafała Trzaskowskiego i Rafał Trzaskowski w Platformie Obywatelskiej ma wielu swoich zwolenników i którzy widzieliby go na fotelu lidera Platformy Obywatelskiej, bo Donald Tusk jednak, to wszyscy już widzą i to nawet ci, którzy mocno kibicują Platformie Obywatelskiej, osiągnął już swój limit możliwości, jeżeli chodzi o podbijanie notowań Platformy i wszyscy widzimy, że zatrzymały się na poziomie ono około 20%, także formuła nie z Donaldem, 20, z Donaldem Tuskiem... Platforma Obywatelska w jakim sondażu miała 20%? Było kilka sondaży, panie redaktorze, w których widziałem. Oczywiście 20, może 22. Dobra, 22. Albo 27. Nie, to takich sondaży nie widziałem, chyba że te, które kupują sobie politycy Platformy Obywatelskiej, to w takich sondażach, panie redaktorze, widziałem, że mają nawet... No i mówi pan rzecznik o tym, tak jakby więcej, Prawo i Sprawiedliwość nie zamawiało sondaży. Więcej niż... To też zamawiacie sondaże. Nie, ale panie redaktorze... Każda partia może zamawiać sondaże, no natomiast te sondaże, które były kupowane przez Platformę Obywatelską, wszyscy doskonale wiemy, że one były... No czasami się wypuszcza też w obieg medialny tak, żeby pokazać swoją siłę, jasne, ale nie ma 20% w sondażach Czyli się manipuluje opinią publiczną, prawda? Czyli się manipuluje opinią publiczną, no ale jeżeli się pokazuje w sondażach, że nastąpiły jakieś kilkuprocentowe wzrosty, na przykład sondażowe, to te wzrosty odnosi się do jakichś poprzednich badań opinii publicznej, a wszyscy doskonale wiemy, że te badania, które były realizowane przez jedną z sondażowni, z którą współpracują przecież politycy Platformy Obywatelskiej i są powiązani zresztą politycy Platformy Obywatelskiej, w żaden sposób się nie łączyły jedno z drugim. Jakby jeden sondaż nie wynikał z drugiego, pomimo tego, że szumnie ogłaszano, że nastąpiły jakieś przedziwne wzrosty, choć wcale sondaże na to nie wskazywały. Panie rzeczniku, to teraz trochę o tym, co będzie się działo w Sejmie dzisiaj po południu głosowania, czy ustawa wiatrakowa, czyli odejście od tej zasady 10H, która przez lata obowiązywała do odległości 700 metrów, jeżeli chodzi o możliwość budowy wiatraków od zabudowań. Czy te przepisy będą głosowane dzisiaj i czy ma pan pewność, że Klub Prawa i Sprawiedliwości, wyłączając może Solidarną Polskę, poprze te rozwiązania? Znaczy, na pewno ta ustawa, która jest teraz procedowana w polskim parlamencie, służy zliberalizowaniu prawa, jeżeli chodzi o możliwość budowania elektrowni lokalizacji wiatraków na terenie Polski. Na przestrzeni lat wszyscy mamy złe doświadczenia, jeżeli chodzi o budowę wiatraków w naszym kraju. Były raporty NIK-u w 2014-2015 roku, z których jednoznacznie wynikało, iż te inwestycje były obarczone korupcją, niejasnymi relacjami pomiędzy samorządowcami a inwestorami. Panie redaktorze, ja się powołuję na oficjalny raport Najwyższej Izby Kontroli. Raport, który został przygotowany. Chodzi o to, że jeżeli jest w służbie zdrowia korupcja, to się nie zamyka służby zdrowia, tylko się wyplenia tę korupcję. I tak samo chyba tutaj to sensowniejsze jest punktowe działanie, zmiana ewentualnie regulacji, które nie pozwolą na korupcję, a nie na budowę. No i właśnie temu mają służyć te zmiany, które procedujemy teraz w polskim parlamencie. Właśnie dlatego zmieniamy między innymi tę ustawę. Ta ustawa przede wszystkim jest odpowiedzią również na oczekiwania społeczności lokalnych. Ma zabezpieczać przede wszystkim interesy mieszkańców gmin i powiatów, tak aby wiatraki nie były lokalizowane na terenie ich ogródków albo zaraz za ogrodzeniem, tylko żeby była zachowana odpowiednia odległość, czyli te 700 metrów jest tak naprawdę dlatego, ponieważ uwzględniamy przede wszystkim interes społeczny. My nie działamy... Będzie przyjęta ta ustawa? Mam nadzieję, że tak, ponieważ rzeczywiście jest plan głosowania tej ustawy dzisiaj w wieczornym bloku głosowań na posiedzeniu Sejmu. Wczoraj zakończyliśmy pracę w ramach drugiego czytania i to jest taki rozsądny kompromis, a dzisiaj to wielki
wielkie larum ze strony opozycji, Platformy Obywatelskiej, wielu mediów, które przecież też w tym chórze grają, to larum lobbystów, którzy chcieliby zalać nasz kraj szrotami wiatrakowymi z Niemiec. My na pewno na to nie pozwolimy. Oczywiście energia wiatrowa jak najbardziej, energia odnawialna jak najbardziej, ale przede wszystkim interes mieszkańców musi być tutaj zabezpieczony. Ale to 500 metrów, panie ustawie... rzecz, to było efektem działania lobbystów, którzy chcieli zalać Polskę panie redaktorze, to znaczy to była pewna propozycja rządowa, natomiast to jest też tak, że przecież prawo powstaje w parlamencie i posłowie dyskutują, mają też kontakt ze swoimi... No ale chodzi mi o to, jeżeli pan powiedział, że to krytyka tej zmiany jest inspirowana przez lobbystów, jak rozumiem, więc chodziło mi o to, czy te 500 metrów też było zdaniem pana rzecz... Ja pamiętam, panie redaktorze, jak krytykowane również było 500 metrów, także pojawiały się również takie głosy krytyczne. Mało pamiętam. No ale były takie głosy i to były głosy właśnie lobbystów, którzy chcieliby realizować swój biznes, nie zważając na bezpieczeństwo i komfort życia naszych obywateli. A są policzone głosy, panie rzeczniku, będzie ta ustawa przyjęta, bo wiadomo, że w samym klubie też był spory opór przeciw tym rozwiązaniu. Są rzeczywiście wątpliwości wśród naszych parlamentarzystów. Mam tutaj na myśli przede wszystkim naszych koalicjantów Solidarną Polskę, która zgłaszała poprawkę, aby ta odległość została wydłużona do 1000 metrów. Aczkolwiek no, liczę również tutaj, że kluby opozycyjne pochylą się nad tym projektem ustawy, zwłaszcza, że sami wielokrotnie politycy Platformy, PSL-u czy Lewicy podkreślali, jak ważna jest energia wiatrakowa. Chociaż sekretarz generalny Lewicy w Radiu Plus pewno... wieczorem mówił, że tak, że Lewica poprze te rozwiązania. No to bardzo się cieszę, to już jest dobry zwiastun losów tej ustawy i tego, co będzie się działo z nią w przyszłości. Natomiast ja chciałbym zwrócić, panie redaktorze, ale na jedną rzecz. No, znaczy, na pewno nie przeceniałbym energii wiatrakowej. No, wszyscy doskonale wiemy, że jest to energia niestabilna, energia, która nie może być w bazie całego miksu energetycznego i my jako Prawo i Sprawiedliwość zabezpieczamy naszych rodaków na przyszłość i między innymi dlatego są podejmowane działania legislacyjne, działania również biznesowe, które zmierzają w tym celu, abyśmy w przyszłości mogli również wybudować energię atomową, bo to atom... Ale wiatraki na morzu to też mocno akurat na to stawiacie, panie No stawiamy na to, ale to jest w ramach dywersyfikowania źródeł energetycznych w naszym kraju, natomiast nie może być tak, że my tylko i wyłącznie będziemy się opierać na wiatrakach czy odnawialne źródła energii, ponieważ raz świeci słońce, raz nie świeci, raz wieje, a innego dnia już tego wiatru nie ma, w związku z tym panie redaktorze... Jakbym był złośliwy, to bym te pogodowe, panie rzeczniku... Ale to mówię też również z własnego, panie redaktorze, oczywiście z własnego doświadczenia i myślę, że każdy z nas ma podobne doświadczenie i obserwuje to, co dzieje się. Jasne, dwa różnie z tą pogodą. Panie rzeczniku, bardzo dziękuję za pierwszą część naszej rozmowy. Za chwilę dogrywka już w internecie, Sedna Sprawy, na którą serdecznie państwa zapraszam. Radio Plus. Sedno sprawy. Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, jest cały czas gościem Sedna Sprawy. Panie rzeczniku, czy premier Mateusz Morawiecki będzie premierem do jesiennych wyborów parlamentarnych? Nic mi, panie redaktorze, nie wiadomo, żeby miały nastąpić tutaj jakieś korekty w składzie rządu. Rząd pracuje, zresztą jesteśmy po bardzo ciężkim okresie, jeżeli chodzi o... kalendarz roczny, bo mamy za sobą zimę, wszyscy wróżyli, że węgla nie będzie, prądu nie będzie, będą jakieś gigantyczne problemy społeczne i gospodarcze. Dzisiaj się okazuje, że przez ten trudny czas udało nam się przebrnąć i pracujemy dalej. Rząd jest skupiony na swojej działalności, spotyka się na co dzień Rada Ministrów, realizuje kolejne projekty, kolejne obietnice i wywiązujemy się ze swojego słowa i ze swojego programu. Także pracujemy i nie skupiamy się w przeciwieństwie do opozycji na żonglowaniu jakimiś stanowiskami i miejscami na liście, tylko pracujemy dla Polaków, bo dzisiaj tego oczekują od nas nasi wyborcy. Jest wojna na Ukrainie, podejmujemy szereg różnych działań związanych z zabezpieczeniem naszej ojczyzny, szereg działań i rozwiązań gospodarczych, które też są przecież wdrażane, czy chociażby tych na styku Polski i Unii Europejskiej. Panie rzeczniku, czy premier Mateusz Morawiecki jest też kandydatem na premiera po wyborach parlamentarnych? No bo przecież... przedstawia się też kandydata, każda formacja, która chce zdobyć władzę, powinna powiedzieć, kto po wyborach też... A to tutaj pan zadał bardzo ciekawe pytanie, bo ja jestem zainteresowany, kto będzie premierem po stronie opozycji. To politycy Platformy Obywatelskiej mówią Donald Tusk. No, ja już słyszałem o Rafale Trzaskowskim, a pytanie, czy to tylko będzie od nich zależało, bo, panie redaktorze, jedna rzecz. No mądrość czy tak, być może to się zmieni. Ciężko sobie, Donald Tusk, ale ciężko no, sobie, ciężko to sobie mówił kiedyś o tym, że to jest upiarna jego myśl, żeby pracować na Wiejskiej. W związku z tym myślę, że sam do końca chyba tego nie chce. Ale
Ale Jaren Duszek nie jest przywiejski. No, ale pracuje się też po części przywiejskiej. Po części, jednak ale ogólnie Aleje Ujazdowskie, tam jest. Nie, no tak, ale wiele decyzji zapada jednak przywiejskiej. Poza tym ciężko mi sobie wyobrazić rząd, który będzie takim konglomeratem skrajnie różnych kilku partii, które mają mało wspólnego często ze sobą w wielu obszarach. W czasie, kiedy rzeczywiście rozgrywa się wojna za naszą wschodnią granicą, w czasie dość takim niestabilnym gospodarczo z punktu widzenia w ogóle całej geopolityki i tego, co dzieje się w Unii Europejskiej, jednak dobrze by było, żeby Polska po wyborach miała stabilny, przewidywalny rząd, który sprawnie podejmuje decyzje. Ale do pytania wrócę o premiera. Kandydatem na premiera po wyborach parlamentarnych jest Mateusz Morawiecki. Panie redaktorze, no, decyzje w tej sprawie zawsze zapadają na poziomie kierownictwa partii. Tak jak panu powiedziałem wcześniej, my jako Prawo i Sprawiedliwość w tym momencie nad tym nie rozmawiamy, na temat tego, co będzie po wyborach. W tym momencie, panie redaktorze, pracujemy nad tym tu i teraz, nad tym, co się dzieje w Polsce. Wdrażamy kolejne rozwiązania w związku z tym, co rozgrywa się za naszą wschodnią granicą, w związku z tym, co dzieje się w sferze gospodarczej w Polsce. Wdrażamy szereg kolejnych rozwiązań i nad tym się skupiamy. Tu i teraz pracujemy dla Polaków. No ale myślałem, no mówi zresztą sam pan rzecznik, że wypadałoby powiedzieć wyborcom, kto jest też kandydatem na szefa rządu po wyborach. No, wszystko, przez, panie, zarzucał panie pan do opozycji, że opozycja nie jest tutaj taka wystarczająco precyzyjna. Panie redaktorze, wszystko w swoim czasie. Na pewno kierownictwo partii będzie prezentowało program na kolejną kadencję, będzie prezentowało również kandydata na premiera, będzie również prezentowało nasze kolejne działania po wyborach, te, które będziemy chcieli podjąć, ale poczekajmy. Kiedy taka kompleksowa, panie rzeczniku, wizja tego, co partia będzie chciała robić po wyborach, no łącznie właśnie ze sprawami personalnymi częściowo. Panie redaktorze, naprawdę ja rozumiem, że państwo nas dopytuje się przede wszystkim, bo oczywiście jesteśmy partią rządzącą, no ale my naprawdę już pokazaliśmy, że jednak jak... Pana rzecznika pytam o to, co się będzie działo w partii rządzącej. Ale... Jak mam tutaj Jana Grabka, pytam o Platformę Obywatelską, tak, chyba ale, normalne. Panie redaktorze, my już pokazaliśmy, że jeżeli coś obiecujemy, to dowozimy i jesteśmy skuteczni w realizacji swoich obietnic i to jest dzisiaj najważniejszy komunikat, który chciałbym, żeby wybrzmiał. Na pewno, jeżeli chodzi o realizację naszego programu na przyszłość, jeżeli go zadeklarujemy i zaprezentujemy przed Polakami, na pewno będziemy go chcieli zrealizować. I wszystko w swoim czasie. Kampania zbliża się do nas wielkimi krokami. Proszę dać nam pracować. Na pewno wkrótce zaprezentujemy swoje plany na przyszłość. Panie rzeczniku, kiedy prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wróci do tego, co zaczął w tamtym roku, czyli objazdu po wszystkich strukturach lokalnych, okręgach Prawa i Sprawiedliwości? Na pewno będziemy chcieli wrócić do objazdu wiosną. Ale forma fizyczna pozwala już panu prezesowi, żeby... No, prezes Jarosław Kaczyński już pracuje, jest obecny w siedzibie partii, spotyka się z politykami, przychodzi również do Sejmu na głosowania, zresztą bardzo obowiązkowo do tego podchodzi i pokazuje, że nawet w chorobie jest w stanie realizować swoje obowiązki i przychodzi do Sejmu, nie lekceważy tych obowiązków i przez to jest dla nas wielkim wzorem, jak należy podchodzić do pracy parlamentarnej. Na pewno w najbliższych tygodniach będziemy chcieli wrócić do działań w terenie na czele z naszym liderem, panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Panie rzeczniku, mówi pan o opozycji, o tym, jak no, trwają te układanki teraz polityczne, wyborcze, przedwyborcze w szeregach opozycji. Który wariant jest najwygodniejszy dla Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o opozycję? Wolelibyście, żeby opozycja szła w jednym bloku, czy możliwie rozdrobniona? To ciekawe pytanie, panie redaktorze. Dzisiaj ta sytuacja, z którą mamy do czynienia na opozycji, pokazuje, że jednak jest tam dość sporo animozji, dość sporo niechęci pomiędzy poszczególnymi liderami partii opozycyjnych. No, a to, że Donaldowi Tuskowi... Tak jakby w waszych szeregach ich nie było. No ale mimo wszystko my jesteśmy jednym obozem i owszem, pojawiają się być może czasami dyskusje w poszczególnych tematach, natomiast... Relacje w jednym obozie. No, jeden obóz polityczny rozumiany szeroko, natomiast generalnie nie jesteśmy jedną partią. No, proszę zwrócić uwagę, że jednak w składzie obozu Zjednoczonej Prawicy jest Solidarna Polska, są Republikanie. I generalnie, panie redaktorze, dzisiaj po stronie opozycji mamy taką oto sytuację, że Donald Tusk ma takie wotum nieufności wypowiedziane przez liderów opozycyjnych partii, ponieważ wyrazili poprzez właśnie te mezalianse, które teraz się teraz o tej wczorajszej konferencji pan mówi, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, że to jest wotum nieufności wobec Donalda Tuska? Zdecydowanie tak. No to pokazuje, że jednak nie ma zaufania do Donalda Tuska po stronie polityków opozycji. Nie potrafią się panowie porozumieć.
zrozumieć. Każdy zabezpiecza swoje tyły i próbuje stworzyć takie wrażenie, jakoby był krok do przodu poprzez tworzenie wrażenia zawiązania jakiejś koalicji. A wszyscy wiemy doskonale, że z tej wczorajszej konferencji pana Kosiniaka-Kamysza i pana Hołowni niewiele wynikało, bo panowie właściwie to, że, już któryś raz deklarują, że będą szli razem i to są właściwie takie, no nie, powiedział, zaloty dwóch panów, co w kontekście jeszcze pana Kosiniaka-Kamysza i PSL-u, który jest raczej taką partią konserwatywną, to jest co najmniej takie dwuznaczne. Takie zaloty dwóch panów, panie redaktorze, ale to wczoraj nawet dziennikarze byli temu oburzeni, że po raz kolejny panowie wychodzą i mówią, że będą szli razem. No. To, że wychodzą i mówią, że będą szli razem, naprawdę w tym było coś dziwnego. No, ale to znaczy, że są jakiś pan widział tam zaloty i niestosowne zachowanie. No to proszę sobie jeszcze raz obejrzeć, panie redaktorze, no proszę sobie obejrzeć tę konferencję. Wypowiedzi pana Hołowni, który w określony sposób komentował to kolejne wspólne wyjście z Kosiniakiem Kamyszem na konferencję i deklarację, że będą razem. No to już dla mnie jest takie co najmniej dwuznaczne, bo propozycji programowych, panie redaktorze, propozycji programowych żadnych nie usłyszałem, nie widziałem, a po raz kolejny panowie wychodzą na konferencję i mówią, że będą szli razem. To znaczy, już nie wiem, o co im chodzi, czy że prywatnie będą szli razem, czy partyjnie będą szli razem. Nie, to ja panu wytłumaczę, nie prywatnie, partyjnie. Tak? Aha, rozumiem, bardzo dziękuję za rozmowę. Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Sedna Sprawy. Państwu dziękuję bardzo za uwagę, życzę dobrego dnia, do usłyszenia. Radio Plus. Sedno Sprawy.